Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Mówi Jarosław z Krakowa. Studiujemy obecnie lekcje biblijne, część na czwartek, Jezus i romantyczna miłość. Przeczytaj Ewangelię Jana, drugi rozdział, od 1 do 11 wersetu. A trzeciego dnia było wesele w Kanie Galilejskiej i była tam matka Jezusa. Zaproszono też Jezusa wraz z Jego uczniami na to wesele. A gdy zabrakło wina, matka rzekła Jezusa do Niego: wina nie mają. I rzekł jej Jezus: czego chcesz ode mnie, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Rzekła matka Jego do sługi: co wam powie, czyńcie. A było tam 6 stągwi kamiennych ustawionych według żydowskiego zwyczaju oczyszczenia, mieszczącego w sobie po 2 lub 3 wiadra. Rzecze im Jezus: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem rzekł do nich: zaczerpnijcie teraz i zanieście gospodarzowi wesela. A oni zanieśli. A gdy gospodarz wesela skosztował wody, która stała się winem, a nie wiedział, skąd jest, lecz służy, którzy zaczerpnęli wody, wiedzieli, przywołał oblubieńca i rzekł do niego: każdy człowiek podaje najpierw dobre wino, a gdy sobie podpiją, wtedy gorsze. A tyś dobre wino zachował aż do tej chwili. Takiego pierwszego cudu dokonał Jezus w Kanie Galilejskiej, objawiając chwałę swoją, i uwierzyli weń uczniowie Jego. Jak epizod ten świadczy o postawie Jezusa wobec małżeństwa i romantycznej miłości? Co oznacza fakt, iż udzielił On swego błogosławieństwa tak radosnemu i uroczystemu, obchodzonemu wydarzeniu, jakie było żydowskie wesele w tamtych czasach? Chrystus właśnie wrócił z pustyni po długim poście i kuszeniu, podczas którego wypił kielich goryczy. Jednak ludzkiej rodzinie przyniósł kielich błogosławieństwa, uświęcił swą obecnością więź między ludźmi. Jezus, Stwórca, który niegdyś dokonał pierwszych zaślubin w Edemie, teraz dokonał swojego pierwszego cudu. Gdzie? Na uczcie weselnej. W czasach biblijnych żydowskie wesela były szczególnym wydarzeniem. Zaślubiny w niewielkiej Kanie Galilejskiej były zapewne najważniejszym wydarzeniem roku. Uczta weselna ciągnęła się przez wiele dni. Rabini i uczniowie przerywali naukę. Wszyscy przynosili prezenty, a w zamian rodzina wyprawiała ucztę weselną. Miała zapewnić gościom pokarm, napój i radosną atmosferę. W tamtych czasach wyczerpanie się przed zakończeniem wesela zapasu napoju było czymś więcej niż rozczarowaniem. Była to katastrofa. Matka Jezusa przedstawia mu tę rozpaczliwą sytuację, niczego nie sugerując, ale nie jest też bierna. Rozmawia ze sługami tego domostwa i ponagla ich, mówiąc: cokolwiek on wam powie, czyńcie. Tak więc nauczyciel polecił sługom napełnić wodą 6 stągwi. Archeolodzy twierdzą, że w tamtych czasach stągwie służące do przechowywania wody mogły pomieścić około 56 do 94 litry płynu. Kolejną informacją, jaką znajdujemy, są słowa gospodarza gratulującego panu młodemu. Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Jeśli przyjmujemy, że każdy litr to 4 kubki wina, oznacza to, że w 6 stągwiach znajdowało się co najmniej 1362 porcje najlepszego napoju podczas wielodniowej uczty weselnej w małej wiosce w Galilei.
Jezus podczas wesela w Kanie dostarczył czegoś najlepszego, co kiedykolwiek ktokolwiek widział. Ten cud świadczy o stwórczej mocy Bożej, tej samej mocy, która przywołała do istnienia świat. W ziemskiej służbie Chrystusa moc ta po raz pierwszy wyrażona została w kontekście wesela. Romantyczna miłość i małżeństwo są wspaniałymi darami Bożymi. Musimy pamiętać, że Jezus nie był żonaty, a więc zostawił nam również przykład, że nie każdy musi wstąpić w związek małżeński. Samotne osoby również mogą wieść spełnione, owocne i radosne życie, podobnie jak ci, którzy żyją w związku małżeńskim. Dziękuję bardzo.